Tło wydarzeń Monika Kuziołczapka, witam Państwa. Przedświąteczny okres obfituje w różnego rodzaju akcje charytatywne. W jedną z nich włączył się Bałtycki Teatr Dramatyczny. W sobotę odbyła się premiera przedstawienia, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz koszalińskiej filii zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych. Jest ze mną kierownik medyczny tej placówki, pan Dariusz Zwoliński. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Widzowie nie zawiedli. Spektakl Wigilia pani Skurcz obejrzało w sobotę 500 osób i każda dołożyła swoją cegiełkę do tej całej akcji. Uczestniczył pan w tym wydarzeniu? Tak, było to bardzo fajne przedsięwzięcie, bo tak nam się marzy, żeby te środki, które zbieramy od ludzi, były dawane z radością. Niekoniecznie ze współczucia, litości, tylko właśnie takiej potrzeby. I zrobienie tego przedstawienia przez pana Ogonowskiego było fantastycznie, się w to wpisywało. Oczywiście te pieniądze są ważne, ale ważny też jest sposób, w jaki to pozyskaliśmy. Przedstawienie bardzo fajne. Myślę, że można spokojnie iść do teatru. Może nie z całkiem małymi dziećmi, tak. Ono jest takie dla troszkę starszych dzieci, ale przede wszystkim dla dorosłych. Mówi o naszym świecie. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. O tej gonitwie codziennej. Tak. Tym, co jest ważne w życiu i czasem właśnie choroba musi przyjść i przewartościować to wszystko. Lepiej, żeby nie. Byliśmy bardzo poruszeni tym, że staliśmy się jakby beneficjentem takiej fajnej akcji. Właśnie, kto wyszedł z taką propozycją, by taki spektakl zorganizować? Spektakl odbywał się w ramach takiej akcji, która jest po raz drugi robiona, Kaszanka 2, w tym roku to się nazywało. Akcja wyszła z Ameryki, tam zebrano tych pieniędzy całkiem dużo. Później dołączyliśmy my tutaj, także właśnie koszalinianie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że tych środków w tym roku z tej akcji jest około 300 tysięcy. Jest to ogromny zastrzyk pieniędzy dla hospicjum, dla naszych pacjentów. Będą za to kupione prawdopodobnie dwa samochody. Jeden dla nas, drugi dla kolegów ze Szczecina. To jeszcze powiemy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze, ale wróćmy może do tej właśnie akcji, bo może widzowie nasi nie wiedzą, co to jest ta Kaszanka 2.0 w tym roku. A wszystko zaczęło się od tego, że koszykarz Marcin Gortat napisał, w tamtym roku to było, tak? Na Twitterze, tak. Że zapłaci $1000 Amerykaninowi, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem. Więc reporter, korespondent RMF FM, pan Tomasz Żuchowski, znalazł taką osobę i poprosił, by Marcin Gortat, ta osoba zjadła tę kaszankę i poprosił, by Marcin Gortat wpłacił te pieniądze właśnie na konto zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci i dorosłych. Koszykarz wpłacił chyba większą nawet sumę. 20 tysięcy. 20 tysięcy. I ta akcja po prostu nabrała rozgłosu, tak? Internauci zaczęli spontanicznie wpłacać pieniądze na konto hospicjum. Dlaczego właśnie na zachodniopomorskie hospicjum? To pewnie organizator tej akcji taki podmiot znalazł i z tego się ogromnie cieszymy. I znowu podkreślę, że to była taka forma zabawy spontanicznej i taka forma jest najlepsza, żeby wesprzeć takie instytucje jak nasza. Nie chcielibyśmy pokazywać cierpienia dzieci, cierpienia rodzin, z czym one się zmagają. Oczywiście możemy o tym opowiedzieć, ale to nie o to chodzi. Ta forma, kiedy ta radość jest także z tego dawania, jest bardzo, bardzo ważna. Zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci i dorosłych funkcjonuje od ilu już lat? Od 13 lat, filia w Koszalinie od 10 lat. W tym roku mija 10 lat, odkąd mieliśmy pierwszych pacjentów. Województwo jest duże, także na terenie naszego województwa jest jedno hospicjum, które zajmuje się dziećmi. Właśnie to nasze, zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci i dorosłych. I ciężko było ze Szczecina takie miejsca jak Szczecinek, Sławno, Koszalin nawet, jakby obejmować tą opieką. Zdecydowano w pewnym momencie, że
będzie dobrze. Ta praca wyglądała wtedy, kiedy powstanie filia w Koszalinie. Zaczynała filia od 2, 3, 4 pacjentów, głównie opieką pielęgniarską. No w tej chwili tych pacjentów jest 17, także to już jest jedno z... Nasze hospicjum w ogóle zachodniopomorskie przyjmuje rocznie, praktycznie co roku, najwięcej pacjentów w Polsce. No bierze się to oczywiście z tego, że w innych województwach jest kilka hospicjów, które zajmują się dziećmi. My jesteśmy no jakby monopolistą tutaj i stąd czasem są takie problemy, czy jeśli wpłacamy na hospicjum, to czy Koszalin te środki otrzymuje, czy one są równodzielone. My jako pracownicy możemy powiedzieć, że nie mamy żadnego problemu z tym. Każdy sprzęt, który jest potrzebny naszym pacjentom, dostajemy, jest on odnawiany, pacjenci są równo traktowani, także na pewno te pieniądze, które na przykład z tej akcji pięknej trafiły do hospicjum, będą także dla tych naszych jakby dzieci z tej strony województwa. Co jest najbardziej potrzebne? Tak filozoficznie to, że jesteśmy z tymi rodzinami, czas wolontariuszy, czasem uśmiech i pomoc w takim życiu codziennym. No ale oczywiście pieniądze także i one jeżeli są... Jeżeli chodzi o sprzęt właśnie. Tak. Sprzęt, no to jakby nasze hospicjum jest dobrze wyposażone. Tego sprzętu podstawowego, który no, jest jakby podstawą kontraktu z NFZ-em, to absolutnie nie brakuje. Mamy go dużo więcej niż tego wymaga NFZ. Tyle ile potrzebują nasi pacjenci. Marzy nam się przejście na troszkę taki jakby wyższy poziom tej pomocy, że no akurat w tym roku mówimy sporo o koncentratorach tlenu. Są takie koncentratory, które stoją, są wielkimi skrzynkami, stoją przy łóżku pacjenta. Pacjent jest do nich podłączony, ale mamy pacjentów, którzy chodzą, którzy chcą iść na spacer, którzy chcą pojechać na wycieczkę. No i wtedy muszą być to koncentratory małe, przenośne, bateryjne. One są dużo droższe i mamy obiecane, że takie do nas przyjdą w tym roku. I ci nasi pacjenci będą bardziej mobilni, będą no, mogli bardziej cieszyć się z tego życia, którego czasem no, no, nie mają dużo przed sobą. Ile dzieci macie pod opieką tutaj w tej koszalińskiej filii? Hospicjum zajmuje się jakby trzema takimi profilami. To jest takie typowe hospicjum, czyli opieka domowa nad pacjentami małymi. Jest to ożywienie dojelitowe i jest to wentylacja w domu pacjenta. To są jakby trzy różne usługi NFZ-u. W hospicjum mamy w tej chwili 17 pacjentów. Dwóch pacjentów mamy z respiratorami w domu. I pacjentów małych w żywieniu to jest około 15. Także no, to jest duża ilość. Nasz zespół to są trzy pielęgniarki, psycholog, rehabilitant. Ja jestem lekarzem na pełnym etacie, jeszcze koleżanka, kolega dyżurują jako lekarze. I to jest właściwie zespół medyczny, także no, a teren jest duży. Zaczynając od Miastka, czasem Słupska, Szczecinek, Wałcz, Nowogard w tej chwili, Ustronie. Także no, jest gdzie jeździć. To robimy tysiące kilometrów, stąd no, też ten samochód, którego my się bardzo cieszymy. Teraz otrzymacie. Teraz otrzymamy nasz rehabilitant, żeby mógł ze sprzętem dojechać do pacjentów. I no, czasem tak może się wstydzimy powiedzieć, że dostaniemy samochód, ale on też jest dla pacjentów. Po to, żebyśmy tam szczęśliwie dojechali do nich, to te samochody no, no, no muszą jeździć, nie mogą się psuć. Także to jest no, no, jedna z podstawowych rzeczy, żeby w ogóle hospicjum założyć i tak w tej chwili odnawiamy te samochody. Powiedział pan, że z całej tej tegorocznej akcji będzie około 300 tysięcy, natomiast z tej koszalińskiej? To, o czym usłyszeliśmy wczoraj od pana Ogonowskiego, to w tej chwili jest ponad 16 tysięcy złotych. Temu spektaklowi towarzyszył też kiermasz ozdób świątecznych. Też udało się zebrać w tej kwocie tysięcy. Są już te pieniądze, tak. To było około 5 tysięcy z licytacji i właśnie z tych rzeczy, które otrzymaliśmy od no też wolontariuszy, ludzi, którzy chcieli nam pomóc w ten sposób, że przekazali nam jakieś przedmioty, ozdoby świąteczne, a ci, którzy przyszli do teatru, mogli je kupić, a te pieniążki jakby zostały dla nas przekazane. Wolontariusze się spisali.
Jak najbardziej. Nie jak brakuje zawsze. Osób, które chcą pomagać? Ależ oczywiście, że brakuje i wszystkie osoby są bardzo mile widziane. Zazwyczaj spotykamy się we wtorki o godzinie 16 w naszej siedzibie na Kościuszki 5 i jeśli ktoś ma czas, bo to jest podstawa pracy wolontariusza, to serdecznie zapraszamy do nas. Nigdy za dużo wolontariuszy. Nie mamy jakichś specjalnych naborów takich z kursami, ponieważ jesteśmy hospicjum domowym. Trudno jest jakby pokazać tych pacjentów, że tak powiem, czy nauczyć pracy przy nich. Raczej się to dzieje na zasadzie współpracy, przychodzenia do nas. Oceniamy te osoby i ustalamy, czy one mogą w jakimś szerszym zakresie wejść do domów na przykład, czy w jaki sposób mogą nam dalej pomagać. No tak, bo nie wszyscy mają do tego też predyspozycję, tak, żeby być... Oczywiście, to, że ktoś, nie wiem, boi się krwi, czy nie mógłby odsysać takiego pacjenta, to nie znaczy, że nie może być wolontariuszem. Każdy, kto ma trochę czasu i chęci, na pewno zostanie przez nas wykorzystany i można w hospicjum przeróżne rzeczy robić. Teraz mamy okres świąteczny, można pisać kartki, można adresować te kartki, pomagać w pracy biurowej, zająć się komputerem, stroną. Także dla każdego, nawet takiego, który boi się takich pacjentów i jest za bardzo wrażliwy, choć zawsze śmiejemy się z tego, bo nam się wydaje, że też jesteśmy wrażliwi, a musimy do tych pacjentów jechać, może właśnie dlatego. Także z tą wrażliwością to tak trochę nie tak wygląda. Wiem, że w planach macie kolejne akcje, które mają wesprzeć waszych podopiecznych. Co to będzie? Taka przyjemna akcja to będzie bal charytatywny, który odbędzie się 1 lutego. Serdecznie zapraszamy, jeśli ktoś ma chęć pobyć z nami, poznać nas troszeczkę, bo jest tam stałe grono jakby ludzi, którzy nam bardzo pomagają zazwyczaj, ale można się dołączyć do tego grona. Po raz drugi w Royal Parku w Mielnie. Świetna impreza, byliśmy bardzo zadowoleni i z posiłków, które dostaliśmy, i z zabawy, i z atmosfery, a przede wszystkim z licytacji, które tam się odbywają. Tych środków zdobyliśmy dużo. Może nie to było najważniejsze, bo to też jest taka troszkę, bo tak jak mówiłem, na tym balu spotykamy się z ludźmi, którzy nieraz nam pomogli. To nie są przypadkowe osoby i te pieniądze nie zawsze są takie najważniejsze. Cieszy nas, że możemy się kolejny raz spotkać, poznać może troszeczkę lepiej i to też jest wartość poza tymi pieniędzmi. Są jeszcze wolne miejsca? Ale już ostatnie, także trzeba szybko się starać. I będzie w styczniu taka impreza już nie jakby szukająca środków, tylko impreza, która nas w roku najbardziej cieszy, to jest taki bal karnawałowy dla naszych dzieci. To nasi pacjenci, jak można się domyśleć, oni są zazwyczaj w ciężkich stanach, ale mają rodzeństwo. Zajmujemy się całych rodzin. Dla całych rodzin. Mamy na tym balu w tamtym roku było ponad 150 osób. My traktujemy to jako ocenę naszej pracy, że jeśli osoby, których dzieci na przykład zmarły, po latach, po roku czy po dwóch chcą do nas przyjść, porozmawiać, czasem popłakać z nami, uściskać się, to znaczy, że my dobrą robotę tam zrobiliśmy. Na pomoc nigdy nie jest za późno, można się kontaktować tutaj z Koszeńską filią. Siedziba jest na ulicy Kościuszki. Tak jest, Kościuszki 5. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Dariusz Zwoliński, kierownik medyczny Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję.